Witam, kochane dziewczyny. Moi drodzy, ja wiem, że dziewczyny, które wiedzą, że jadę na urlop, pytały się mnie, czy mogę im pokazać, co ze sobą zabieram, jak to wszystko pakuję, moi drodzy. To są torby z pędzlami i oczywiście z kosmetykami kolorowymi, które zabieram ze sobą do Polski. Ja wiem, że tego jest dużo, ale powiem Wam szczerze, że ja zawsze narzekam, jeżeli sobie czegoś nie zabiorę. Tym bardziej, że mam taki plan, żeby zrobić makijaż mojej przyjaciółce, mojej mamie, mojej babci, jakieś filmiki ponagrywać. Także wzięłam ze sobą więcej niż normalnie. Ta torba jest wodoodporna, także jeżeli tutaj mi się cokolwiek coś wyleje, a zazwyczaj wszystkie szampony jeszcze zaklejam taśmą klejącą, to wiem, że tutaj one mi się nie rozleją na ciuchy. Tutaj mam taką kosmetyczkę, która jest bardzo pojemna, dlatego tutaj wszystko sobie pakuję, moje pędzle i tutaj zabieram sobie ze sobą biżuterię w takim pięknym opakowaniu. Świetne jest po prostu, bo tutaj macie miejsce na karty kredytowe, jeżeli gdzieś wychodzicie, możecie tutaj wsadzić telefon. I tutaj taka kosmetyczka, którą ze sobą zabieram, jeżeli gdzieś wyjeżdżam na przykład tam na 2 dni i potrzebny mi tylko podkład, bronzer, mascara. I zazwyczaj takie rzeczy zabieram właśnie ze sobą do podręcznego, moi drodzy. Pokażę Wam, co w każdej tej torbie jest. Przynajmniej będziecie miały okazję zobaczyć, co ze sobą zabieram na 2 tygodnie urlopu, moi drodzy. No, może zaczniemy. Tak, moje kochane, ja już sobie pozwoliłam tutaj torbę otworzyć, żeby było mi łatwiej i pokażę Wam, co jest w środku. Ja mam bardzo, bardzo suchą skórę na moim ciele, dlatego zawsze stosuję masełko kakaowe z Palmersa. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jak pierwszy raz kręciłam Wasze filmiki na YouTube, to już wtedy zakochałam się w Palmersie i do dziś go używam. Jest to niesamowite masło do ciała, bardzo gęste, ale jeżeli macie jakiekolwiek suche, bardzo swędzące miejsca na ciele, to ta masełko cudownie Wam pomoże. Rewelka. I pięknie pachnie. No, pachniecie czekoladą. Jeżeli chodzi do włosów, to obecnie testuję serię salonów fryzjerskich Lovely Look. To są, moi drodzy, to jest rozświetlający eliksir myjący o właściwościach pielęgnacyjnych. To jest szampon. Z tej samej serii jest odżywka. I spray intensywnie rozświetlający Chroma Care Aerial. Ja dam Wam znać, co o tych produktach myślę. Następnie mam spray ochronny przed prostowaniem z Veli. Pięknie pachnie i pięknie włoski są po nim mięciutkie, cudowne. Bardzo lubię ten spray. Następnie do mycia twarzy żel z Eva Claire, który odwiecznie już stosuję. Jak na razie nie kupiłam żadnego innego, ponieważ jestem za niego pewna na 100%. Jeszcze jeden produkt do włosów to jest serum. Serum, także one pochodzi z salonów fryzjerskich. Ja się z tym serum nie rozstaję. Ja bardzo lubię serum, szczególnie jeżeli macie włosy bardzo puszące się. Te serum jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. Ja już go mam, no, praktycznie 4 miesiące i mi się jeszcze ta malutka buteleczka nie skończyła. Naprawdę niesamowicie wydajne. Potrzebujecie tylko kropelkę lub dwie. Następnie krem do twarzy z Eva Claire H. Próbuję go teraz skończyć. Płyn do zmywania makijażu z garniera, który już mi się tutaj kończy, ale po prostu nie będę brała nowego opakowania. Myślę, że na 2 tygodnie tutaj ta resztka spokojnie mi wystarczy. No i oczywiście waciki do zmywania makijażu. Ja kupuję te tylko i wyłącznie z Tesco. One, zobaczcie, tutaj są dla dzieci. One kosztują 2 funty, ale są, zaraz Wam pokażę, są wspaniałe, ponieważ one się w ogóle nie rozdzielają przy zmywaniu makijażu, a ja bardzo nie lubię takich drapiących, rozdzielających się właśnie płatków kosmetycznych. To już Wam pokazywałam. Kuleczka pod pachy, myślę, że w Polsce sobie kupię coś nowego. I oczywiście klamry do włosów, zawsze jak wchodzę pod prysznic, po prostu tą torbę ze sobą zabieram. Wszystkie rzeczy mogą tutaj zmoknąć, nic mi się tutaj nie stanie, bo ta torba, jak wspominałam, jest wodoodporna. Jeżeli chodzi o kosmetyki kolorowe, to wzięłam dużo, dlatego że nie wiem, na kim będę ten makijaż wykonywała. I spakowałam ich troszeczkę więcej w taką kosmetyczkę. Wzięłam ze sobą 2 paletki ze Slika. Jedna to ta nowa Monaco, a druga Paraguaya, moja ulubiona. Następnie stosuję takie nowe ampułki przeciwzmarszczkowe. No i po prostu chcę skończyć to opakowanie i zobaczyć, jak będą się spisywały. Wziąłam 3 podkłady. Jeden bardzo jasny, który myślę, że na mojej babci użyję, z Vichy. A drugi to jest Dior
I trzeci to jest Lancôme. Ten jest bardzo jasny, a ten jest bardzo ciemny, także będę mogła tutaj spokojnie kolor uzyskać, jaki tylko mi się marzy, moi drodzy. Co tutaj jeszcze mamy, moi drodzy? Bronzer wzięłam z Elfa. Nie jestem do niego przekonana, ale no zobaczę. Mam nadzieję, że jak się opalę, to będzie inaczej wyglądał. Moje kuleczki z Estée Lauder, które tak bardzo kocham. Bronzer Peachy Keen z Elfa. Oczywiście, jak widzicie, pilnik. Następnie korektor z Revlon Photo Ready. Maskarę, którą teraz testuję, kupiłam ich kilka, bo były w promocji dla siostry i dla mojej przyjaciółki, dla mojej mamy. A zaraz Wam pokażę, tutaj mam nowe opakowania. Maskarę z Max Factora, w której tak strasznie się zakochałam, ale muszę Wam powiedzieć, że po takim dłuższym stosowaniu ona długo się nie trzyma nam niestety na oczkach. Ona mi spływa w pracy, piękne są po niej rzęski, super, efekt niesamowity, ale za to, że się nie trzyma, ma u mnie dużego minusa. Następny korektor Touch Magic z L'Oreala, który myślę, że na pewno zabierze mi moja babcia. Moja babcia lubi takie sprawy, słuchajcie. Baza z Gosha. Eyeliner czarny z firmy Maybelline. Błyszczyk z Bourjois 3D. Biała kredka do oczu. Czarna kredka do oczu. Fioletowa kredka do oczu. Szmineczki. Tutaj mam z Elfa taką szmineczkę. Taki błyszczyk. To jest lip stain, to się nazywa. I to jest, powiem Wam, produkt, który jest niesamowicie tani, ale on mi się tak długo na ustach trzyma, że ja po prostu musiałam ją ze sobą wziąć. Szminka ochronna do ust z Palmersa, on ma SPF 15. Następna szmineczka 371 z L'Oreala. Następna szmineczka to jest, kochani, 153 z Barriem. Ulubiony mój kolor, uwielbiam tą szminkę. Żel do brwi, który jest już na wykończeniu z Elfa. Puder z Vichy, moi drodzy. Mam tutaj jeszcze miseczkę, tutaj kupiłam bransoletkę mojej przyjaciółce. Lakiery do paznokci. Jeden lakier, ten był w gazecie w ogóle dołączony, ma piękny kolor, ja mam go teraz na stopach. Ten lakier kupiłam ostatnio w Superdragu i powiem Wam, że jest to jakość niesamowita. One się tak długo trzymają na pazurkach, spokojnie 3-4 dni, moi drodzy. Rewelacja, jeszcze w życiu takiego lakieru cudownego nie miałam. I mam dwa lakiery z China Glaze i one nawet nie mogą się porównać do tego lakieru do paznokci. Ja myślę, że więcej o tych lakierach napiszę Wam na blogu. Są dwa kolorki, taki niebieski, myślę, że taki bardziej na wieczór, i właśnie ten złoty. Crackle Effect, który ja mam teraz na paznokciach z Barriem. Lakier srebrny, właśnie pod ten Barriem. Ulubiona moja top coat z Maybelline, piękny, nadaje połysk. I tutaj mam tak, eyeliner z L'Oreala, którego cały czas staram się wykończyć, ale po prostu on jest jakiś, ja już go mam naprawdę, chyba 4 miesiące i on jest do dziś, maluje kreski i jeszcze tam jest strasznie dużo tego tuszu, także chcę go wykończyć, nie chcę kupić nic innego. I mazak do brwi z Gosha, moi drodzy. Tutaj, kochani, mam szmineczki z firmy Maybelline, które dostałam od firmy do testowania. Oczywiście czekają dla Was, także dla Was wygrane. Te szmineczki będę testowała właśnie na swoim urlopie. Zobaczę, jak pięknie kolorki wyglądają. To jest nowa kolekcja z firmy Maybelline, która została wypuszczona na wiosnę, lato. Niesamowicie pięknie błyszczące się usta, bez efektu takich klejących się ust. Taka szmineczka po prostu nadająca efekt błyszczyku. To tyle, jeżeli chodzi tutaj. Jeszcze Wam tylko chcę szybciutko pokazać, że dla Was tutaj mam także torbę pełno szminek tam jest w środku, mojej drodzy, także za niedługo myślę, że będzie coś zorganizowane na moim blogu i będziecie mogły sobie te szmineczki wygrać, to jest dla Was. I następnie pędzle. W takim rulniku, moi kochani, trzymam sobie pędzle. To był zestaw, to opakowanie pochodzi z zestawu z Allegro, które kupiła mi moja przyjaciółka. To były moje pierwsze pędzle, moi drodzy.
Wzięłam dużo pędzli, dlatego że wiem, że będę wykonywała jakiś makijaż. Ogólnie na siebie, dla siebie to prawdopodobnie wzięłabym całą złotą kolekcję i tyle, ale wybrałam takie pędzelki, których często używam w makijażu. Często używam w takich skomplikowanych makijażach właśnie na dziewczynach, które do mnie przychodzą i zaraz wam pokażę, co tutaj jest. Oczywiście dalej chcę zobaczyć, jak te pędzelki z Hakuro będą się spisywały i tu jest H54, moi drodzy. H18 z Hakuro. Następnie tutaj mam H50 S i H54, o ile się nie mylę, przepraszam, H51. Tak one wyglądają. Następnie ze złotej kolekcji z firmy Maestro, języczkowy. Złota kolekcja mi się strasznie podoba. Ona tak bogato, pięknie wygląda. Ulubiony mój kolor to złoty, jak wiecie. Następnie z Maka 165. Tutaj jest Maestro do różu, moi drodzy. To jest numer 170, rozmiar 22. Następnie duży ze złotej kolekcji. Dlatego tutaj wsadziłam ze złotej kolekcji ten duży puchacz, bo złota kolekcja jest krótsza i on mi się tutaj idealnie mieści. Te ze standardowej kolekcji są nieco dłuższe i myślę, że tutaj by mi się nie zmieścił. Następnie, jeżeli chodzi takie o pędzelki, którymi rozcieramy w załamaniu, to ja absolutnie uwielbiam. Zaraz wam pokażę, to jest Maestro 493, rozmiar 12. Bardzo podobny do niego jest Maestro 497, rozmiar 12. Tutaj mam Hakuro, którego powiem wam, miałam okazję tylko raz użyć, ale dam mu szansę. To jest H19, moi drodzy. Następnie pędzelek ze złotej kolekcji, także do rozcierania, on się nazywa Blending. Tutaj taki mój ulubieniec, bo on jest do szpica, zobaczcie. I to jest, kochani, 480, rozmiar 12. Następnie taka bardzo maluteńka kuleczka, która świetnie się przyda na dolnej powiece lub na nałożenia troszeczkę więcej kolorów w kąciku zewnętrznym oka. To jest 410, rozmiar 6, kochani. Ten ze złotej kolekcji jest super, bo on jest pięknie zaokrąglony i on się idealnie nadaje właśnie na nakładanie cienia na powiece. I on się nazywa, moi drodzy, Shadow M, czyli Shadow rozmiar medium. Czyli MK tak zwana. Tutaj są takie standardowe pędzelki. Ten jest na przykład do korektora syntetyczny i tutaj takie standardowe do nakładania cieni. Ten mój absolutny ulubieniec do dolnej powieki, do nakładania cienia na dolnej powiece, moi drodzy, to jest 360, rozmiar 6. Serdecznie tego tutaj malucha polecam, bo jest naprawdę rewelacyjny. Jeżeli chodzi, jak ja to wszystko pakuję, moi drodzy, to ja to wszystko wsadzam do dużej walizki. Absolutnie nie wsadzam tego do walizki podręcznej, do bagażu podręcznego, dlatego że no myślę, że te kosmetyki tutaj by nie przeszły, te wszystkie szampony, bo można tylko brać malutkie buteleczki, a mój lot trwa 2 godziny, także ja naprawdę myślę, że szamponu nie będę używała w samolocie, dlatego wszystko wkładam do dużej walizki. I oczywiście, jeżeli chodzi o podręczny bagaż, to przygotowałam sobie tutaj takie opakowanie, gdzie mam dwa podkłady, moi drodzy. Jeżeli chodzi o jakieś poprawki, to myślę, że spokojnie w samolocie mogę sobie po prostu wziąć jeden pędzel, który sobie tutaj dam do mojej kosmetyczki, wsadzę sobie do środka te moje dwa podkładziki i tyle, moi drodzy, mi więcej nic nie potrzeba. Tutaj, jak wspomniałam, to jest bardzo fajna rzecz i na karty kredytowe, i aparat mi się tutaj zmieści, moi drodzy. I jak gdzieś wychodzę, to tylko mogę to wziąć ze sobą. Czy mogę tutaj sobie biżuterię spakować, moi drodzy, i taki mam zamiar. Także tak, moi drodzy, no to było wszystko, co zabieram, jeżeli chodzi o kosmetyki. Mam nadzieję, że tutaj nie wydaje wam się tego, że jest to za dużo, ale myślę, że większość takich komentarzy pewnie będzie, że biorę ze sobą wszystko, co posiadam. No, 3/4 kosmetyków została u mnie w domu, ale wzięłam takie rzeczy, które często lubię używać, które wiem, że się sprawdzają. Takie moje debeściaki kosmetyczne po prostu. Oczywiście paletka z Monaco, chcę jej dać troszeczkę, no, chcę jej dać szansę, bo bardzo się do niej zraziłam, a jest to paletka taka typowo wakacyjna, także myślę, że dam jej jeszcze po prostu szansę. To tyle, dziękuję moi drodzy za oglądanie i mam nadzieję, że mój urlop w Polsce będzie udany i że nakręcę bardzo, bardzo dużo dla Was filmików. Pa, pa. Kochani, jesteśmy teraz w mojej sypialni, tam gdzie się oczywiście pakuję. Tu jest wielka waliza, do której wszystko jeszcze tutaj mam, zobaczcie. Ciuchy, buty i tak dalej, jakieś torebki wyjściowe. Dużo pasków, bo ostatnio bardzo lubię paski.
Tu jest moja duża walizka, do której można zapakować 20 kg. Ja mam wagę, wszystko sobie pięknie zważę, dlatego że jeżeli będziecie mieli nadbagaż, to policzą was po prostu jak druga waliza i każdy kilogram będzie was kosztował, moi drodzy, bardzo dużo pieniążków. Także ja zawsze się staram, żeby nie przekroczyć tych 20 kg. Oczywiście, jak już będziecie na lotnisku, to tam są wagi i spokojnie możecie sobie taką walizkę zważyć, i jeżeli na przykład będziecie mieli nadbagaż, to wtedy, moi drodzy, zakładacie na siebie, co się da. Ja raz się musiałam ubrać dwie kurtki, moi drodzy, bo chyba miałam 2 kg nadbagażu, i pan się tak doczepił, że nie pozwolił mi po prostu tej kurtki tam zostawić. Ja ją po prostu na siebie ubrałam i spokojnie mogłam sobie iść dalej. A tutaj mamy walizkę podręczną. Wymiary zazwyczaj w takich tanich liniach lotniczych, jakimi ja lecę, to jest, moi drodzy, 35 na 20 na 55 długie. Taki to jest taki standardowy rozmiar właśnie w tanich liniach lotniczych. No dużo nam się tutaj nie zmieści, moi drodzy, ale uwielbiam podręczny bagaż na kółkach. Nienawidzę takich toreb, które wieszacie sobie na ramię i po prostu jesteście zmęczeni, bo wcześniej się wstaje zazwyczaj rano na jakiś lot, albo jedziecie, lecicie późno wieczorem. I uwielbiam walizki na kółkach. Obydwie te walizki pochodzą z Timberlanda. Darren miał okazję kiedyś w Timberlandzie pracować. Zresztą do dziś tam pracuje. Także te walizki pochodzą z firmy Timberland i jeszcze się nigdy na nich nie zawiodłam. Jeszcze żadne kółko mi się nie złamało, nie zepsuło. Także mam nadzieję, że tym razem też tak będzie. Do podręcznego wsadzam sobie właśnie jakiś bardzo malutki kosmetyk typu szminka, jakiś podkład do poprawy i tyle, moi drodzy. Nic więcej mi nie jest potrzebne na te 2 godzinki lotu. Naprawdę myślę, że tyle mi wystarczy.